nastawione. Złożyłem zamówienie na urzędniczą 269. Dlaczego po takim długim czasie anulujecie pizzę? Jak było przyjęte? Dlaczego wchujalicie? To jest na streamie, witam. Tyle razy u was zamawiamy. O chuj wam chodzi. Dzień dobry, dobry wieczór chyba pan powiedział. Nie, dzień dobry. Ale teraz mówię dzień dobry. No to słucham, dlaczego tak jest, a nie inaczej? Zostało anulowane minutę po tym, jak zostało złożone. Ze względu na to, że jest to płatność gotówką. A to źle, że chcecie pieniądze? Ja wam zapłacę. Ale zostało przyjęte, proszę pana, zanim na pyszne.pl się odświeżyło i SMS w ogóle nie przyszedł. Chujowo robicie. Tyle człowiek u was wydaje pieniążków, was promuje. To co, negatywną reklamę robimy? Dobrze. No to promocja będzie negatywna. No to chuj wam w dupę. A z tej strony Dani Magika Zwierzyński i chuj wam w dupę. Wiem. No to w chuja lecicie. Nie ładnie się tak klientów traktuje. Nie tylko my. Pa, pa. New York Pizza. New York Pizza Torun. Pozdrawiamy. Nie tylko my lecimy w chuja. Czyli się przyznam, że leci w chuja. Przykre, chujowo, nie? My chujowo robimy? No, no powiedziałem prawdę, no widzowie, no kurde! Ale jakie błędy? Kiki Trace, ale jakie błędy? Na jakich błędach mam się nauczyć? I poznał mój głos i tak dalej. Że gotówką, ty. Chujowo, zamiast zadzwonić prywatnie, zapytać, no chujowo, nie? Przelaź. Nikt mi sprawy nie założył, gruba ryba mi żadnej sprawy nie założył. W bajce jak go spotkałem najebanego, przeprosiłem go, on mnie, dogadaliśmy się i chlaliśmy kamikadze. Nikt mi za takie rzeczy sprawy nie założył, więc nie mówię znowu. Było zamówienie, do teraz SMS-a nie dostałem. Pyszne.pl dopiero teraz przed chwilą wyskoczyło, że jest anulowane, a było, że do 15 minut. My czekamy jak dabile, za chwilę zamkną pizzerie wszystkie. To się od razu, nie przyjmuje się zamówienia, tak? Słabo, chuj. Dobra, jestem lama, sipałem. Zgasił mnie? Myślę, że nie. Ale się jarajcie, zwalcie sobie do tego.